40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Dzisiaj obchodzimy 40-lecie działalności Klubu Kuźnia, działającego przy Ośrodku Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Klub powstał na przełomie lat 1973-74. Rozpoczął działalność wielkim balem sylwestrowym. Czterdzieści lat to jest bardzo dużo czasu. Przez cały ten okres Klub Kuźnia był miejscem, który podejmował działania dla ludzi i z ludźmi. Dzisiaj taka działalność kulturalna, którą prowadzi Klub Kuźnia, dotyczy także budowania więzi społecznych, animowania tego, co dzieje się tutaj. To jest coś, myślę, jednak nowego. Coś, co kiedyś miało miejsce, ale działo się przy okazji, a teraz staje się częścią naszej pracy. Możemy wszystkiego tutaj doświadczyć. Ta ludzka potrzeba właśnie tworzenia, rozwijania się, edukowania, myślę, że jest ciągle w Kuźni zaspokajana. Dzisiaj Kuźnia jest miejscem rozpoznawalnym, miejscem znanym, miejscem przyjaznym i myślę sobie, że działalność właśnie takich klubów, które nie są ogromne, nie są potężne, jest mieszkańcom niezwykle potrzebna. Tutaj w ciągu roku przychodzi do nas około 70 tysięcy osób. Cieszymy się z tego i mamy nadzieję, że uda się przyciągnąć jeszcze więcej osób. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Grusza biało płatkami bruszy. Rośnie stary dom na papierze. Czemu? Czemu tak smutno na duszy? My dzisiejszą uroczystością dajemy świadectwo pamięci, szacunku i hołdu naszym rodzicom, naszym dziadkom, babciom. Jesienią 1914 roku szybkie posuwanie się na zachód armii rosyjskich przyspieszyło przygotowania do obrony Krakowa przed możliwym atakiem i ewentualnym oblężeniem. W związku z tym wieś Grembałów położona u podnóża fortu została całkowicie zburzona w celu oczyszczenia przedpola, na którym mogłaby się rozgrywać walka. W początkach listopada przyszedł rozkaz natychmiastowego opuszczenia swych miejsc zamieszkania i wyjazdu do innych powiatów. Ze względu na krótki termin postawiony przez władze wojskowe ludność uciekała bezładnie, zabierając ze sobą najniezbędniejsze rzeczy i środki żywności. Nie mając paszy i umieszczenia dla bydła, pozbywali się tutejsi rolnicy inwentarza żywego za marną cenę. Bardzo znaczną część zarekwirowało wojsko. Myśmy w tę ziemię krew sączyli, dlatego jest serca blisko. Myśmy się na niej urodzili, myśmy się o nią ciężko bili, dlatego nam ojczysta. Chcemy powiedzieć, jak naprawdę wieś Grembałów, jak Fort numer 49-1-4 Grembałów wpłynęły na szerokie wody losów całego świata. Grembałów poniósł ofiarę. Taką ofiarę poniosło znacznie więcej wsi wokół Krakowa. Zostały one zburzone dla otwarcia stref ognia. Cała Galicja spłynęła krwią. Dzisiaj pamiątką po tym jest ponad 400 cmentarzy galicyjskich. To wszystko w jednym zmieści się słowie ojczyzna. Nie jestem z Nowej Huty, ale bardzo dużo zawdzięczam temu miejscu, ponieważ tutaj zrozumiałem, że chcę robić filmy, że mogę je robić przede wszystkim. Poznałem ludzi, którzy pokazali mi, jak wygląda kino i że warto w to kino iść. I tak sobie pomyślałem, że mój pierwszy duży film fabularny, który kiedyś będę robił, to go zrobię właśnie w Nowej Hucie, że opowiem o zwykłym człowieku z Nowej Huty, który ma swoją historię. Jak widzisz, że ona postawiła mocny opór, musisz jej postawić mocny opór, to z tego, słuchaj. Kasia, pamiętasz, jak się przyjmowała? Czyli tutaj, on, tu to ona się dostała. Z tego to się dzieje, dobra, że ona stawiła mocny opór. No dobra. Dostałem taką szansę zrobienia debiutu fabularnego i stworzyłem historię właśnie o młodej dziewczynie z Nowej Huty, która ma praktyki w lokalnym salonie fryzjerskim. Ile
lepszy będzie ten warkocz, bo kłos to jest tak, że pani wypadają włosy. Jajecznica. Aha, to jest normalnego warkocza. Dobrze. Co pani, nawet mogę pani Francuza zrobić. Ja cię kręcę. Kasia umie coś stworzyć, nie? Jasne. Powiedz nam się na przyszłość. Pani Szwowo, a pani kiedy mi mogła dać wypłatę? Nie wiem, na razie dałam im. A tobie może jutro dam. Gdy zacząłem robić film dokumentalny o mojej bohaterce, pomyślałem sobie, że spróbuję zbudować dla niej taką fikcję fabularną, która polega na tym, że zobaczmy, co się stanie, jeżeli ta dziewczyna będzie próbowała wyrwać się z tego środowiska, w którym jest. I tak film dokumentalny przerodził się w fabularny. Ale to są sobie, oczywiście dwa różne filmy i dwie różne historie. Tylko jedna czerpie z drugiej. Poszedłem gdzieś krok dalej w filmie fabularnym, w tej konstrukcji fabularnej, którą wymyśliłem dlatego, aby zrobić ten film. Główną rolę postanowiłem powierzyć dziewczynie, która nie jest aktorką, która jest młoda i w zasadzie to jest jej pierwsze doświadczenie z kamerą. Oczywiście wszyscy mi mówili, że pracujesz z naturszczykiem, wykoleisz się. To jest bardzo trudne, szczególnie przy debiucie, to jest twój pierwszy film. Ale ponieważ ja gdzieś pochodzę, czerpię z dokumentu, ponieważ to pierwsze filmy, które zrobiłem, to były filmy dokumentalne, to postanowiłem zaufać takiemu bohaterowi, który ma pewien nadbagaż, którego już aktor nie ma. Wybrałem specjalnie dziewczynę, która potrafi szczyt, ale jest dopiero na początku drogi. I pomyślałem, że taka dziewczyna może obdarzyć postać filmową czymś szczególnym, czymś ekstra. Po tych pierwszych dniach zdjęciowych, po jakichś pierwszych próbach zrozumiałem, że to był dobry wybór. Kamera, tak, włącz. 12. Skończyłam, pani szła. No to rozwin. Nie będę kolejny raz kręcić. Pamiętasz, jak się przyjmowała? Przyjęła mnie pani dlatego, że od każdej praktykantki ma pani ekstra płacone.